Karnawał to czas zabaw, imprez i prywatek. Nie zawsze jednak mamy ochotę wychodzić z domu, co nie oznacza, że nie będziemy się dobrze bawić. My dziś Państwu podpowiemy, jak przygotować udaną domówkę. Pomoże nam w tym jak zwykle Małgorzata ze swoją asystentką. A w zasadzie pomoże Eli, bo to do niej pojedziemy z półmiskiem wyjątkowych przekąsek. Proszę zostać z nami i koniecznie wziąć coś do pisania. Małgorzata postanowiła przygotować przekąski z chleba i past. Te mini kanapki trafią do Eli i jej przyjaciółek, jednak zanim dziewczyny będą mogły spróbować tych specjałów, Małgorzata ze swoją asystentką wybrała się na zakupy. Potrzebnych będzie kilka rodzajów dobrego chleba, który będzie się odpowiednio komponował z przygotowanymi pastami. Oczywiście coś kupimy i coś razem wspólnie zrobimy. Tak jak mówiłaś, na party, na stojąco i coś szybkiego i jednocześnie zdrowego. No to chodźmy. Dzień dobry. Co proponujesz? Na pewno poprosimy pszenne, może coś pszennego. Nie bagietkę, ale bułkę wrocławską poprosimy. O. Oczywiście chlebek musi być. Kornel. Poprosimy chleb Kornel, nasz hit. No, uwielbiam, bo znam, także nie będę tutaj. Chlebek litewski. Kromna. Czyli żytniorazowy. I chlebek cebulowy, może z prażoną cebulką. Też brzmi apetycznie. Myślę, że to już nam wystarczy. Dobrze, a powiedz mi, Małgosiu, to będą przekąski drobne na słono, a na przykład na słodko. Co w okresie karnawału jest takim topem? Jeżeli karnawał, to oczywiście pączki. Pączki. Pączki z wszelakim nadzieniem, zaczynając od róży, poprzez wieloowocowe, truskawkowe. Oponki z ciasta parzonego, jak i również chrusty. I to macie w ofercie swojej w ciągu roku cały czas, no bo pączki, oponki, tak. A faworki na przykład? Faworki, oczywiście mamy ten okres, kiedy wypiekamy faworki i wówczas zapraszamy klientów. No dobrze, no to idziemy, o słodyczach jeszcze porozmawiamy później. Jak to z kobietami bywa, chwilę muszą porozmawiać. Tym razem o karnawałowych wypiekach, pączkach, faworkach i oponkach. My słodkości zostawiamy jednak na później i wracamy do przekąsek. Dziewczyny pracy miały co niemiara, ale za to jakie wyszły smakołyki. Małgorzata rozpoczęła przygotowanie prawdziwej uczty dla naszych kubków smakowych. Zaczęło się od ciecierzycy. Kupiliśmy bułkę wrocławską, przygotowałam ją w ten sposób, że pokroiłam ją w takie talarki. To sobie wycinałaś tak nożem, czy jakoś foremkami, używałaś? Foremkami, takimi do pierniczków, serduszka, jakieś tam inne. Tak, tutaj mamy wzór okrągły. Dobra, mówiłaś, że chcesz, żeby moja Ela była zadowolona, miała inne smaki niż można i żeby też jej koleżanki były zachwycone czymś takim fajnym. My kobiety lubimy się smakować kuchnią. Ta pasta jest z czego? Już opowiem, tak. No właśnie. Często wyjeżdżamy gdzieś poza granicę Polski. Oprócz zdjęć przywozimy również różne przyprawy. Przyprawy, ja i też smaki. Lubię. Właśnie, żeby zapamiętać, to jest z kuchni już blisko wschodniej, a konkretnie z Libanu, hummus. Hummus. Hummus składa się z gotowanej ciecierzycy. Trzeba namoczyć gotowaną ciecierzycę na noc w wodzie, ugotować dnia następnego. Później ją zmielić i dodać pastę tahini. Pasta tahini jest to pasta z ziarna sezamowca. Do tego dodajemy zmiażdżony czosnek, sok z cytryny, oliwę z oliwek. Wszystko mieszamy i doprawiamy według smaku. Czyli tak naprawdę taka pasta zajmuje nam chwilkę, moment, bo to wrzucamy sobie wszystko do blendera, ciach, prach, tylko najważniejsze jest te cenne składniki, ta pasta. Ta pasta właśnie, ciecierzyca jest bardzo bogatym źródłem żelaza i warto ją jeść. Co jeszcze? Pasta tahini, oliwa z oliwek, czosnek. No właśnie, czosnek. Ta pasta tahini w ogóle brzmi, ja w życiu bym nie wiedziała, a można na przykład u nas nabyć? Czy... Można nabyć, w dobrych delikatesach możemy nabyć pastę tahini. W kuchni arabskiej i żydowskiej podawana jest z pieczywem pita. My dzisiaj podamy ją z bułką pszenną. Pokroiliśmy sobie już w kształcie kółek.
Tym, którzy nabrali ochotę na pastę z cieciorki, radzimy chwycić w dłonie coś do pisania. Zaczynamy. Potrzebnych będzie 25 deko ciecierzycy, która powinna się moczyć przez kilka godzin. Najlepiej zostawić ją w wodzie na noc. Potem gotujemy ją do miękkości. Następnie potrzebny będzie sok z połowy cytryny, połowa szklanki pasty tahini, czyli pasty z nasion sezamowych, 4 łyżki oliwy z oliwek, 2 duże ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę, 1/4 łyżeczki kurkumy i szczypta pieprzu. Teraz wystarczy uruchomić mikser, doprawić do smaku i gotowe. Jeszcze jedna uwaga, gdyby okazało się, że masa jest zbyt gęsta, dolewamy odrobinę wody. Smak możemy wzbogacić kminem rzymskim, pietruszką lub kolendrą. Potem na stół trafiła wątróbka z granatem i chleb Cornel. To na pozór dziwne połączenie okazało się strzałem w dziesiątkę. My dzisiaj przygotujemy z musem z wątróbki, obsmażonej, króciutko obsmażonej, z dodatkiem cebulki, tymianku, szybciutko zmiksowana, żeby nam się te grudki nie zrobiły, z dodatkiem masła i podamy go z granatem. Dlaczego właśnie taka kompozycja smakowa? No właśnie, może żeby też dzieci zachęcić, troszkę przekonać do wątróbki? Nie tylko. Jakbyś mi nie powiedziała, to bym nie wiedziała szczerze, że tam jest wątróbka. Nie tylko dzieci, zachęcam wszystkich. Dlaczego? Wątróbka jedzona przynajmniej raz w tygodniu jest świetnym źródłem żelaza. Tak, czyli poprawia naszą krew. Dodatkowo witaminy z grupy B. I uzupełniliśmy granatem. Granat jest uznawany przez Chińczyków jako owoc długowieczności. Tak, tylko. Tak. Antyoksydanty też zawiera. Dokładnie. Tak. W starożytnym Egipcie był czczony jako święty owoc. Co jeszcze możemy powiedzieć o nim? No powiedz mi o tym tajemniczym sosie tu, czy nalewce, czy co to jest? To jest sos przywieziony przez moją przyjaciółkę Anię. Pozdrawiam cię, Aniu. Tak. Co jeszcze mogę wspomnieć o granatach? Tak. Co mogę wspomnieć o granatach, to, że jest też afrodyzjakiem. Przedłuża żywotność. To coś dla panów. No nie tylko i dla pań, ale jeszcze ma to coś w swojej branży. Dużo antyoksydantów właśnie. Trzeba tak, podkreślić że będzie... to, że ma trzykrotnie więcej antyoksydantów niż lampka czerwonego wina czy zielona herbata. Ja lubię tak nad wieczorem przed telewizorem zamiast chipsów właśnie takiego granata sobie rozparcelować. Świetnie. I powiem szczerze, tak skubać. Dobrze, czyli tam więc tak. Kanapeczkę chlebek, numer 2. Tu widzę, że już takie trójkąciki pocięłaś tym razem. Tak. Czyli przesuwamy sobie, tak, wyciągamy ze środka, śmiało. I nie musi to być jakiś tam artystyczny sposób. Jasne, przecież to do jedzenia. W taki sposób. I palcami, tak jak to robimy zawsze w kuchni, nakładamy te pestki granatu. Troszkę się tutaj. Fajnie. I to taki też granat taki jest słodkawo-kwaśny. Także świetnie. Także też będzie się fajnie z tą wątróbką łączył, prawda? Do przyrządzenia musu z wątróbki potrzebne będą 0,5 kg wątróbki drobiowej, 100 g masła, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 0,5 łyżeczki tymianku, kieliszek alkoholu, oliwa do podsmażenia, łyżeczka sosu z granatów i przyprawy: sól, pieprz czarny, starta gałka muszkatułowa, po szczypcie imbiru i pieprzu kajen. A teraz czas na ryby. Małgorzata ma dla nas prosty, ale wyszukany przepis. Chleb mamy tutaj litewski. Czyli żytniorazowy z dodatkiem słonecznika. I z czym proponujemy podać? To jest pasta z makreli z dodatkiem soku z cytryny. Podamy ją z łososiem, papryczką, czyli rukolą i słonecznikiem. Czyli jak ktoś lubi tak bardziej na ostro, na przykład z tą papryczką, prawda? Dzieciom można ominąć na przykład ten można wariant, ominąć, prawda? Tak, ale dlaczego makrela? Makrela dlatego, ponieważ zawiera dużo kwasów omega-3 i omega-6. Również jest polecana kobietom w ciąży, bo wpływa korzystnie na płód. Także taka propozycja, myślę, że z chęcią zjemy. Coś ciekawego, gdyż makrele pamięta się jeszcze z takich bardzo dawnych czasów. Nie ma tu nic tłustego. Tak. Makrela, sok z cytryny, przyprawy, łosoś. Także polecam. To zróbmy. Dobrze. Może sobie poradzę. Tak, czyli nakładamy. Ja odchylę tutaj, proszę. W ogóle ładnie to nawet, powiem szczerze, na taki babski wieczór można sobie tak poukładać i razem. Właśnie, my to lubimy. Jest ciekawy
ciekawy pomysł, nawet pokroić na desce chleby. Tak, dziewczyny przyjdą, bo nieraz to wiadomo, się nie zdąży, tak. Z pracy się wróci coś tam. A... I przygotować pasty i każdy sobie robi kanapkę według tego, co chce. Będę Cię podglądać. Tak. Ja wiedziałam, że jak się zgłoszę do Ciebie, to, oczywiście, to mi się to uda. Bo każdy lubi. I lubię. To, trzeba podkreślić, że młodziutkie listki, bo one wtedy nie zawierają goryczy. I nakładamy pestki słonecznika i ja przepraszam, tak nożem nałożę. Tak, bo to wiadomo, jak to z papryczką. Później zatrzemy się i... Na przykład przy robieniu makijażu. Tak i jest. I następny nasz goryczy. I gotowa następna kanapeczka. A na przekąskę konfitura, uwaga, z cebuli z chlebem cebulowym. Chleb cebulowy, przenożytni z dodatkiem uprażonej cebuli. Z czym podajemy? Mhm. Podajemy dzisiaj z serkiem takim śmietankowym i do tego pesto. Pesto to każdy z nas umie zrobić, tak? Czyli pamiątka z Włoch. I do tego konfitowana czerwona cebula, czyli obsmażana w oliwie z octem balsamicznym i czerwonym cukrem, żeby ona się troszeczkę tak ciągnęła. No właśnie, bo czytałam o tym, ostatnio dość popularna jest taka właśnie cebula na słodką, mówią na to konfitura z cebuli, tak, tak dobrze? Tak, tak. Dlatego się mówi konfitowane. To jest sposób wywodzący się z Francji, jeszcze to trzeba powiedzieć, gdzie były w ten sposób przechowywane warzywa. Mini kanapki gotowe. Pora więc zawieźć je do Eli, która zamierza spędzić wieczór ze swoimi przyjaciółkami. Zanim jednak wyruszymy w drogę, będzie niespodzianka dla asystentki Małgosi. Ciasto francuskie, kupimy je wszędzie, odmrażamy, wycinamy potrzebne nam kształty, możemy dodać jakiś tam budyń, czekoladę, czyli nasza inwencja, co lubimy. Zapiekamy w temperaturze 200 stopni około 15 minut, wyciągamy i dekorujemy świeżymi owocami. Ja tutaj polałam ją galaretką imbirową. No właśnie. Imbirową. Także fajnie, proszę, spróbuj. To wygląda. Natomiast możesz próbować, a ja tobie przygotuję staropolski napój kawowy do tego, który się nazywa mazagran. Mazagran pochodzi z Francji. Że poradziłam sobie z takim ciastkiem. Tak, pochodzi z Francji. Ta nazwa wywodzi się od angielskiego miasta Mazagran. Oczywiście kolonia francuska była w Algierii. Niespodzianka do gustu przypadła Marcie, kawa także, jednak dziewczyny nie miały zbyt wiele czasu na plotki, bo czas naglił. Ela czekała na przekąski. Cześć, witaj. To nasza niespodzianka. Kanapeczki. Właśnie, nie koreczki, tylko kanapeczki. Zdrowe przekąski na świetną imprezę w babskim. Trochę dietetyczne. To właśnie na tym mi zależało, bo słyszałam, że tam wszystkie na diecie, tak, więc tak, żeby nie było... Po świętach, po... Tak, no trzeba się wcisnąć w sukienkę karnawałową. Widzę, że się szykujesz już powoli, tak? Tak, także nie będziemy przeszkadzały. Czym prędzej zmykamy, Martunia. Walczymy się wam. Dobrze. Świetnej zabawy. Do zobaczenia. Pa.